Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nazywam się Andrzej Bojańczyk i chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu o Etiopii. Tytuł tego pokazu, Etiopia bliżej nieba, w zasadzie z dwóch powodów taki tytuł. Po pierwsze, Etiopia to jest kraj wyżynny, górzysty i moja podróż przebiegała bardzo często powyżej 2000 metrów, a po drugie odwiedziłem wiele miejsc związanych z religią chrześcijańską, z takim specyficznym odłamem tego chrześcijaństwa, chrześcijaństwem etiopskim. I dlatego tak myślę, że ten tytuł będzie dokładnie pokazywał charakter Etiopii. Ja swoją podróż odbyłem 4 lata temu, trwała dokładnie miesiąc i tutaj zaznaczyłem trasę, która mniej więcej jest zgodna z tym, co tam widziałem. Głównie podróżowałem po terenach północnych oraz środkowych, by na koniec zjechać na samo południe w pobliże granicy z Kenią, aby obejrzeć plemiona, czarne plemiona afrykańskie. Swoją podróż rozpocząłem w Addis Abebie, czyli stolicy Etiopii, mieście położonym 2400 metrów nad poziomem morza. Jest to bardzo dynamicznie rozwijające się miasto. Ale w zasadzie jedynym takim miejscem, które sobie założyłem, że odwiedzę, był kościół, katedra Trójcy Świętej. Ona została wybudowana w latach 40. ubiegłego wieku przez cesarza Hailego Selassie jako swego rodzaju wotum za zwycięstwo w wojnie z włoską okupacją. Ten kościół jest bardzo mocno związany z cesarzem, znajdują się tam różne pamiątki po nim, między innymi tron, w którym modlił się w czasie nabożeństw, flagi, których używał w czasie swojego panowania, a także znajduje się grobowiec, w którym został złożony dopiero po upadku reżimu komunistycznego i obok znajduje się jeszcze grobowiec jego żony. Natomiast ja przyleciałem do Etiopii w styczniu, aby wziąć udział w święcie Timkat. Planowałem, że to święto będę oglądał w Lalibeli, najbardziej znanym miejscu Etiopii. Natomiast niestety zaginął mój bagaż i dopiero po 3 dniach doleciał do Etiopii. W związku z tym plany musiałem zmienić od razu na wstępie. Zdecydowałem się obejrzeć to święto właśnie w Addis Abebie. W jednym z takich niewielkich kościołów parafialnych blisko mojego hotelu zacząłem sobie oglądać przygotowania do tego święta. I w pewnym momencie pojawia się główny celebrans, który nad głową niesie tak zwany tabot. Tabot to jest taka tablica wykonana najczęściej z alabastru albo z drewna akacji, która symbolizuje tablicę dziesięciorga przykazań, a także Arkę Przymierza. W zasadzie to jest najświętszy przedmiot, który znajduje się w etiopskich kościołach, tutaj ukryty w takim pięknym całunie. I każdy konsekrowany kościół taki tabut zawiera. Oczywiście uformowała się procesja, która z terenu kościoła wyszła sobie na ulicę, a tam już czekał ogromny tłum wiernych, także zespoły muzyczne grające na różnych tradycyjnych instrumentach. Ogólnie panowała ogromna radość, wielkie poruszenie, śpiewy, klaskanie w dłonie, tańce. To takie bardzo uroczyste i radosne święto. To święto tak naprawdę troszeczkę swoim charakterem przypomina procesję Bożego Ciała, które można obserwować u nas, ale jest o wiele bardziej radosne. Tam nawet mnisi czy duchowni tańczą, śpiewają i klaszczą w dłonie. Tak naprawdę ten dzień, w którym procesja się odbywała, to była Wigilia Święta Timkat. I ponieważ kościołów w Addis Abebie jest bardzo wiele, różne procesje zaczęły podążać tą samą drogą. Celebranci łączyli się i wspólnie podążali ulicami Addis Abeby. Określa się zwykle, że ilość osób, która bierze udział w tym święcie w Addis Abebie, to jest około 2,5 miliona spośród 3,5 milionowej populacji miasta, a więc są to ogromne tłumy. I wszystkie taboty, wszystkie procesje zmierzają do miejsca, które nazywa się Meda. Takich miejsc w Addis Abebie jest kilkanaście, są wyznaczone po to, żeby tam zgromadzić się i przeczekać do następnego dnia, kiedy już jest święto właściwe. Święto Timkat jest świętem, które obchodzone jest na pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie, a więc w kościele prawosławnym jest to tak zwane święto Jordanu. I centralnym punktem tego święta jest pokropienie
święconą wodą. Ponieważ w Addis Abebie nie ma źródeł czystej, bieżącej wody, w związku z tym święci się specjalne zbiorniki, a potem podłączone do gumowego węża tą święconą wodą błogosławi się wiernych. Oczywiście tłum pcha się po to, żeby choćby jedna kropla tej święconej wody spadła na ciało i żeby uzyskać błogosławieństwo. Oczywiście wtedy można naprawdę obejrzeć piękno tych rytuałów związanych właśnie ze świętem Timkat. Wszyscy są przepięknie, bogato wystrojeni, bardzo otwarci, więc jest to też bardzo fajna okazja, żeby po prostu fotografować prawdziwą, żywą kulturę. I po zakończeniu w zasadzie tej procesji, po poświęceniu, tłum i celebranci odchodzą w kierunku swoich parafii. Czasami pojawiają się jakieś spontaniczne tańce na ulicach. No i te nieprzebrane tłumy rozchodzą się na uroczystą ucztę, aby zakończyć święto. Po Timkat wyjechałem z Addis Abeby. Oczywiście takim podstawowym środkiem transportu w Etiopii są autobusy. I ja bardzo lubię podróżować autobusami, bo jest to świetna okazja do tego, żeby w jakiś sposób spotkać się z miejscową kulturą. Poza tym te autobusy zatrzymują się w różnych miejscach i wtedy jest bardzo łatwy i bliski kontakt z tą miejscową ludnością. Wyjeżdżając do Etiopii słyszałem, że bardzo trudno jest zrobić zdjęcie osobom, ludziom bez uiszczenia opłaty za to zdjęcie. Natomiast mi się w zasadzie niemal do samego końca to udawało i praktycznie po nawiązaniu jakiejś krótkiej relacji, parę uśmiechów, gestów, czasami słów, wystarczyło to, aby z tymi ludźmi się po prostu spotkać, no i sfotografować ich. A to jest miejsce, w którym właśnie chciałem spędzić Timkat, czyli Lalibela. To jest chyba najbardziej znane miejsce w Etiopii, wpisane na listę dziedzictwa światowego UNESCO z powodu skalnych kościołów, które w tym mieście się znajdują. Nazwa Lalibela pochodzi od imienia króla, który panował na przełomie XIII i XIV wieku, właśnie króla Lalibeli. Podczas jednego ze snów pszczoły przepowiedziały przyszłemu królowi wielkie powodzenie i wielką przyszłość. Brat, który wówczas był królem, brat Lalibeli, chciał go otruć, ale został Lalibela cudownie ocalony przez anioła, zabrany do nieba, gdzie Bóg objawił mu swoją wolę. A ta wola polegała na tym, że Lalibela miał wybudować nowe miasto, nową Jerozolimę. Aby wiedział, jak to zrobić, anioł następnie zabrał Lalibelę do Jerozolimy. No i oczywiście Lalibela to jest bardzo stara miejscowość, bardzo stare miasto. Oprócz kościołów znajdują się również takie tradycyjne, stare domy zwane Tukul. Natomiast tak naprawdę stara Lalibela jest odwzorowaniem Jerozolimy. Znajduje się tam potok Jordan z symbolicznym miejscem chrztu Jezusa, ale przede wszystkim znajdują się tam skalne kościoły. Tych kościołów jest 11. Ten na zdjęciu to jest Bet Methane Alem, czyli Kościół Zbawiciela Świata. Jest największy. On ma 33 metry długości, 23 metry szerokości i 12 metrów wysokości. To jest ogromna bryła. I podobnie jak inne kościoły, była wykuwana od góry do dołu, a następnie, kiedy już bryła została wykuta, wyrzeźbiano czy to ozdoby na zewnątrz, czy wnętrza tych kościołów. To jest ponoć ulubiony kościół Lalibeli, w którym podobno do dziś przechowywana jest skrzynia z jego rzeczami, Bet Mariam. Nad wejściem do tego kościoła znajdują się płaskorzeźby świętego Jerzego, który jest patronem Etiopii. I te kościoły przybierają bardzo różne formy. Czasami są to wolno stojące bryły, czasami są to po prostu wnętrza wyrzeźbione, wykute w skałach. W niedzielę miałem okazję oglądać nabożeństwo kościoła etiopskiego w kościele Abba Libanos, gdzie większość wiernych stała na zewnątrz, ponieważ kościoły są naprawdę małe, więc tłum gromadzi się przed. W pewnym momencie z wnętrza kościoła diakon wyprowadził tabot, tutaj po prawej stronie kadru,
I oczywiście to jest rzadka sytuacja. Tabot jest wyprowadzany tylko w czasie największych świąt, zwykle jest jednak przechowywany w świątyni i jest to doskonała okazja dla wiernych, aby uzyskać błogosławieństwo. Dla niektórych jest to po prostu pamiątka tak naprawdę na całe życie. A to jest scena niemal biblijna, która przypomina, przynajmniej dla mnie, kazanie Jezusa na górze. Kapłan stoi sobie na podwyższeniu i przekazuje Słowo Boże wiernym. Kolor biały, który tutaj dominuje wśród odzieży miejscowych, to jest kolor symbolizujący czystość, a ten mężczyzna na pierwszym planie z odwróconym parasolem po prostu zbiera na tacę, gdzie pieniądze wrzucane są bezpośrednio do tego parasola. Oczywiście Lalibela zamieszkiwana jest przez wielu duchownych. To jest miejsce święte, więc wszyscy się modlą z nabożeństwem. Wierni otrzymują błogosławieństwo od duchownych. No i oczywiście jest to też moment do tego, żeby można obejrzeć sobie, popatrzeć na te obrzędy, na tych ludzi. Natomiast w zasadzie w każdej chwili musimy pamiętać o tym, że to jest prawdziwy, przeżywany przez tych ludzi obrzęd i niezależnie od tego, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy nie, należy się szacunek tym ludziom i nie możemy z aparatem wchodzić po prostu im z butami w ich duchowe życie. Chyba najbardziej znanym miejscem w Lalibeli jest kościół Bet Georgis, poświęcony świętemu Jerzemu. Legenda mówi, że kiedy Lalibela ukończył już wszystkie kościoły, święty Jerzy objawił mu się i zapytał królu, a dlaczego nie ma tu kościoła dla mnie? Wtedy Lalibela się zreflektował i obiecał zbudować najpiękniejszy kościół i tak oto powstał Bet Georgis. To jest kościół zbudowany na planie równoramiennego krzyża o wysokości 15 metrów. Legenda mówi, że kamieniarze wykuwali kościół ramię w ramię z aniołami, a sam święty Jerzy doglądał budowy tego kościoła i mnisi pokazują z dumą ślady kopyt konia świętego Jerzego pozostawione na dziedzińcu. W tych skałach, które otaczają kościół, wykute są cele dla mnichów, którzy tam zamieszkują, a także grobowce świętych, którzy dokonali żywota właśnie w Lalibeli. Jeżeli chodzi o wnętrza tych kościołów, są one naprawdę wspaniałe. To jest wnętrze tego największego kościoła, Kościoła Zbawiciela Świata i znajduje się w nim aż 38 kolumn. I biorąc pod uwagę zarówno wielkość, ilość tych kościołów, jak i bardzo kunsztowne, misterne niekiedy wnętrza, to jest naprawdę tytaniczna praca. Legenda mówi, że te kościoły zostały wybudowane w ciągu 24 lat, gdzie kamieniarze właśnie razem z aniołami pracowali. Najpiękniejszy kościół Bet Mariam jest naprawdę bardzo subtelnie zdobiony, bardzo kolorowy. Widać tutaj różne ozdoby, także symbole wywodzące się z judaizmu, który jest bardzo mocno związany właściwie z chrześcijaństwem etiopskim i wywarł bardzo duży wpływ na tę chrześcijaństwa. Ale do tego panuje w tych kościołach fantastyczna atmosfera. Kiedy na zewnątrz jest upał, w środku jest chłodno. I naprawdę myślę, że każdy znajdzie tam chwilę dla siebie, żeby się zastanowić nad swoim życiem i tak troszeczkę jakby zapomnieć o takim pędzie, który nas otacza. Oczywiście jakieś rytualne przedmioty, jak kadzielnice czy bębny. No i jeszcze słowo o duchowieństwie. To jest grupa społeczna, która jest w jakimś sensie uprzywilejowana w Etiopii. Kapłani, to jest kościół wschodni, więc mogą mieć żony, mogą mieć rodziny i nie tylko modlą się, ale też pilnują kościołów i czasami najzwyczajniej w świecie odpoczywają. Jeszcze jedna taka techniczna uwaga, ten mnich, który trzyma podniesiony krzyż w ręku, daje znak, że można go właśnie sfotografować. Mnichów zawsze trzeba pytać o zgodę na fotografię. Lalibela położona jest w górach na wysokości ponad 2000 metrów, ale otoczona jest jeszcze większymi górami i ja zdecydowałem się na trekking, a w zasadzie to był tak naprawdę jednodniowy spacer. Problem polega tylko na tym, że tam nie ma szlaków, nie ma drogowskazów, nie ma nawet map, którymi można by się posługiwać. Ja próbowałem dojść w kierunku
klasztoru Asheton Mariam i w kierunku jednej z wyższych gór w tamtej okolicy. To był czas kwitnienia aloesów, więc bardzo pięknie się one prezentowały. I w zasadzie wydawałoby się, że w górach nie będziemy spotykać ludzi, natomiast Etiopia jest bardzo licznym krajem i w zasadzie no, bardzo ciężko jest o miejsce bezludne. Zewsząd pojawiają się ludzie, zwłaszcza dzieciaki, które są zainteresowane turystami, no ale zawsze są mili, uśmiechnięci i w zasadzie można by tę Etiopię nazwać spokojnie krainą uśmiechu. Natomiast życie nie tylko w okolicach Lalibeli, ale generalnie w całej Etiopii jest bardzo trudne, ponieważ jest tam deficyt wody, trudne warunki naturalne, więc czasami dochodzi do takich dosyć poważnych scen, gdzie no, trzeba walczyć tak naprawdę o przetrwanie. Oczywiście w tych górach znajdują się także klasztory i mnisi z tych klasztorów z dumą prezentują najróżniejsze przedmioty, które są prawdziwymi skarbami, takie tak chociażby jak właśnie krzyże, które tutaj mnich prezentuje, czy stare korony i inne przedmioty. Niektóre z tych przedmiotów są niezwykle cenne i liczą nawet ponad 1000 lat. Natomiast spacer po górach jest naprawdę bardzo przyjemny i poza wysokością i niewielkim brakiem tlenu, szczególnie w pierwszych dniach mojego pobytu, ja nie miałem żadnych problemów, żeby tam się poruszać. Są to łatwe trasy, łatwe szlaki i naprawdę jest to coś, co wszystkim polecam. Głównym zajęciem ludności, która zamieszkuje całą Etiopię, jest rolnictwo, zarówno uprawa zbóż, czy jakichś innych roślin jadalnych, jak i oczywiście hodowla zwierząt. Tutaj to są prawdopodobnie owce. Ja nie mam pewności, bo to jest jakaś taka bardzo specyficzna chyba odmiana tych owcy. Były bardzo wysokie, dorównujące wzrostem niemal krowom, no ale to chyba właśnie są owce. No i od czasu do czasu spotyka się również dzikie zwierzęta, tak jak na przykład mi udało spotkać się pawiany dżelada, jeden z podgatunków, który zamieszkuje te góry, ale o dżeladach jeszcze powiem w późniejszym, przy kolejnej okazji. W tych górach w zasadzie nie ma żadnych dróg, które można pokonać czy samochodem, czy nawet motocyklem. Podstawowym środkiem komunikacji są własne nogi, a towary noszą osiołki. No i takie pochody właśnie są bardzo, bardzo częste, nie tylko w tych górach, ale również w innych miejscach. Niedaleko Lalibeli w wiosce Bilbila spotkałem taką grupę mężczyzn uzbrojonych w bardzo starą broń, chyba jeszcze starszą niż włoska okupacja. Prawdopodobnie to było jakieś pospolite ruszenie, oddział, który formował się czy to do walki z sąsiednią wioską, czy ewentualnie po prostu strzegł pól przed jakimiś dużymi zwierzętami. Generalnie w Etiopii jest bardzo dużo broni, o czym jeszcze się przekonamy. A dzieciaki, które naśladują dorosłych, także bawią się bronią, na szczęście dużo bardziej bezpieczną, bo wystruganą z drewna. Niedaleko Lalibeli jest kościół Jemrehanna Christos. To jest absolutnie niezwykłe miejsce, uważane za święte przez wielu, wielu Etiopczyków. Kościół jest zbudowany we wnętrzu dużej jaskini z gipsu i drewna i sprawia bardzo ciekawe wrażenie. Szczególnie jeżeli chodzi o wnętrza. Wydaje mi się, że to chyba najpiękniejszy kościół tego typu, który widziałem w Etiopii. I to miejsce, które tutaj widać, takie zasłonięte zasłoną, to jest w zasadzie kopia tego, co znajdowała się w pierwszej świątyni jerozolimskiej, wybudowanej przez króla Salomona. To miejsce zwane Święte Świętych i tam przechowywano Arkę Przymierza. W kościołach etiopskich w takim właśnie miejscu przechowuje się taboty, czyli te symboliczne arki przymierza i tablice dziesięciorga przykazań. A sam kościół, połączenie drewna i kamienia naprawdę daje niesamowity efekt. Jest tam taki przyjemny mrok, rozświetlany jedynie jakimś słabym, sztucznym światłem i to naprawdę jest absolutnie cudowne miejsce. Ale Jemrehanna Christos jest również znany z tego, że właśnie jako to miejsce święte był miejscem, które postrzegane było jako to, z którego łatwiej trafić do nieba. Dlatego w najdalszym krańcu tej jaskini, za kościołem, znajdują się zwłoki osób, które tam po prostu przybyły umrzeć, bo bliżej mieli do zbawienia.
To jest miejsce, które zupełnie jest nieoświetlone, tam nie ma żadnego światła i ja stałem sobie na jakimś kamieniu z rękami podniesionymi do góry, w jednej trzymałem latarkę, czołówkę, w drugiej aparat, no i wyszło to, co widać. Naprawdę jest to rzeczywiście niezwykłe miejsce. Zostawmy teraz te klimaty religijne. Ja pojechałem z Lalibeli w kierunku granicy z Erytreą, w kierunku kotliny Danakil. Widać już oczywiście, że krajobraz się zmienia, już nie ma kościołów, tylko meczety, nie ma roślinności zbyt obfitej, taki szarobury krajobraz i w zasadzie każdy jakiś fragment bardziej jaskrawych barw ożywia krajobraz. To jest też miejsce, w którym przez wiele lat toczyła się wojna między Etiopią a Erytreą, zakończona oderwaniem się Erytrei i ogłoszeniem niepodległości. Dlatego widać też pozostawiony sprzęt wojskowy. Te tereny zamieszkiwane są głównie przez Afarów, lud, który wyznaje islam prawie w 100%, ale to są cały czas bardzo przyjemni ludzie, szczególnie tutaj młodzi mężczyźni mają takie pseudo-afro i bardzo się lansują, czasami wkładając sobie jakąś ozdobę w postaci patyczka, ołówka czy nawet dużego kolorowego grzebienia. Tak wyglądają kobiety. Mimo że muzułmanki, one nie mają zakrytych twarzy, jedynie włosy i też w zasadzie nie ma żadnego problemu, żeby je fotografować. Jedziemy troszeczkę dalej na północ, czyli w kierunku tej kotliny Danakil. Widać, że tu już jest w zasadzie jałowy krajobraz, teren się obniża i dojeżdżamy do takiej ostatniej osady, stałej osady, która nazywa się Hamed Ela. W zasadzie to przypomina taki obóz tymczasowy. Chatki, te szałasy zbudowane są w zasadzie z byle czego, z jakichś płyt, blach, czasami szmat, patyków i tak dalej. Natomiast toczy się tu normalne życie. Przyjeżdżają to oczywiście grupy turystów, bo do kotliny Danakil w zasadzie nie można wjechać indywidualnie, tylko poprzez zorganizowaną grupę. No i najfajniejsze jak zwykle są dzieciaki. One są naprawdę bardzo słodkie, nie boją się turystów, czasami się przekomarzają. A to jest moja ulubienica, którą właśnie no, zaczepiłem, chcąc jej zrobić zdjęcie. Ona na początku nie chciała, potem pozwoliła mi zrobić jedno, potem zaczęła pozować do tych zdjęć jak rasowa modelka, a na koniec jeszcze zaprosiła swoją siostrzyczkę, no i pozowały razem. To chyba takie moje najmilsze wspomnienie z tamtego terenu. No i pojawiają się także karawany. Karawany dźwigają sól. Właśnie na grzbietach wielbłądu widać takie prostokątne tabliczki. To jest właśnie sól. Bo nieco dalej znajduje się jezioro Asale, nie mylić z jeziorem Asal, które znajduje się w Djibouti. Jezioro Asale to jest w zasadzie jedno wielkie solnisko. Okresowo wypełniane jest wodą, ale ponieważ kotlina Danakil jest najgorętszym miejscem na Ziemi, gdzie taka roczna temperatura średnia przekracza ponad 34 stopnie Celsjusza, bardzo szybko ta woda paruje, pozostawiając grubą warstwę soli. Przy takim mocnym zachmurzeniu w zasadzie wygląda to jak jakieś pole lodowe gdzieś na północy Europy czy Syberii, ale to jest sól. No i handel solą, jak również wydobycie solą jest w rękach Afarów. Tych właśnie ludzi, którzy zamieszkują te tereny. Afarowie wydobywają sól ręcznie, to znaczy starymi metodami, nie chcą żadnego zmodernizowania tego wydobycia, bo to jest tak naprawdę ich styl życia. I chociaż praca jest niezwykle ciężka, oni sobie tutaj świetnie radzą. Sól sprzedaje się właśnie w takich blokach o długości mniej więcej jednego łokcia dorosłego mężczyzny. Wiązane są te bloki w coś w rodzaju takich paczek, pakunków, no i oczywiście załadowane na zwierzęta juczne, najczęściej są to muły, ale także bardzo często wielbłądy, które są bardziej wydajne. No i tak jak wspomniałem o tych grupach turystycznych, to jest w zasadzie taki obowiązkowy program, nazwijmy to wycieczki. I Afarowie nie są zbyt otwarci, oni raczej tolerują turystów jako zło konieczne, a agencje turystyczne po prostu płacą im za to, żeby turyści mogli przyjechać i ich fotografować. No i kiedy wielbłądy są już, czy inne zwierzęta gotowe, załadowany pakunek, towar, tworzy się karawanę, no i taka karawana idzie sobie w kierunku większych ośrodków miejskich, także prowincji Tigraj, no i ta sól sprzedawana jest dalej.
Innym niezwykle ciekawym miejscem, które znajduje się w depresji Danakil, jest Dalol. Na niektórych mapach Dalol jest zaznaczony jako miejscowość, ponieważ znajdują się tam zabudowania dawnej kopalni, takiego kanadyjsko-etiopskiego holdingu, który wydobywał różne minerały, ale Dalol to jest wulkan. On jest klasyfikowany jako tak zwany mar, gdzie okresowo woda przenika poprzez szczeliny w glebie, w podłożu i kiedy zetknie się z podłożem, czyli z rozgrzaną magmą, wtedy wynosi na powierzchnię najróżniejsze minerały, tworząc niezwykle fantazyjne i różnokolorowe formy. Tak naprawdę Dalol jest ewenementem na skalę światową, bo nigdzie indziej na świecie w zasadzie takiego rodzaju wulkanu nie spotkamy, chociaż mary można także spotkać w Europie, w Niemczech czy Francji, ale one wyglądają zupełnie inaczej. Przepiękne kolory, przepiękne barwy i jedyne co trzeba uważać, to pamiętać o tym, żeby nie wpaść do takiej kałuży, bo ona jest wypełniona kwasem. No i może nie rozpuści od razu człowieka, ale może naprawdę bardzo solidnie poparzyć i uszkodzić skórę. Jak wspomniałem, w ten rejon przyjeżdżają wyłącznie grupy zorganizowane i zawsze w obstawie wojska. Ponieważ zdarzały się na tym terenie ataki bojówek z Erytrei, jak również zbuntowanych Afarów, które kończyły się niekiedy śmiercią turystów, czasami porwaniami. No i dlatego nasi żołnierze. I byłem pierwszą osobą, która poprosiła ich o wspólne zdjęcie, a potem już musieli przez chwilę przestać być żołnierzami i stali się zawodowymi modelami, bo właściwie każdy chciał mieć z nimi taką fotkę. To jest chyba moje ulubione zdjęcie kotliny Danakil. Ono pokazuje, jak wygląda ten teren. To jest szóste pod względem głębokości położone miejsce na ziemi, 125 metrów poniżej poziomu morza, a zdjęcie jest wykonane ze szczytu wulkanu Dalol, który również w tym względzie jest ewenementem, ponieważ chyba jest to jedyny lądowy wulkan, którego szczyt wznosi się poniżej poziomu morza. W zależności od aktywności to jest jakieś 45 czy 48 metrów. Jedziemy dalej na północ, już znacznie bliżej granicy z Erytreą. Krajobraz jest już niemal zupełnie jałowy, bez roślinności. Pojawiają się jęzory zastygłej lawy bazaltowej i wydawało się, że w tym księżycowym krajobrazie w zasadzie no, nie ma życia. Natomiast Afarowie potrafią nawet tam mieszkać, żyć i nawet znajdować wodę. To jest taki lud, który ma niesamowitą siłę przetrwania. Obowiązkowym punkcie na trasie do wulkanu Ertaale, który za chwilę Państwu pokażę, jest Kosrabat. To jest chyba jedyne miejsce w Etiopii, taki obóz, osada, w której nie czułem się swobodnie, gdzie czuć było jakieś takie napięcie, jakiś taki nieokreślony stan, który powodował lekkie uczucie takiego niepokoju. Ale jest to konieczne miejsce, aby uzyskać ostateczną zgodę na przejazd przez tereny Afarów i żeby odwiedzić wulkan Ertaale. Ostatnim miejscem przed Ertaale i granicą z Erytreą jest obóz wojskowy, w którym żołnierze pilnują właśnie granicy, a także bezpieczeństwa turystów, no a w wolnych chwilach grają sobie w siatkówkę. I po kilkugodzinnej wędrówce docieramy do takiego miejsca, czyli właśnie wulkanu Ertaale. To jest niewielki wulkan, niewysoki wulkan tarczowy. Liczy jakieś 600 metrów wysokości i znajduje się w nim najstarsze jezioro wulkaniczne wypełnione płynną lawą. Opisane po raz pierwszy w 1906 roku, do tej pory praktycznie nie zastygło. I my stanęliśmy dokładnie 2 tygodnie po tym, kiedy lawa w tym jeziorze, w tym wulkanie, podniosła się tak wysoko, że przelała się poprzez krawędź krateru i spłynęła w różnych kierunkach. To jest absolutnie miejsce niezwykłe. Zwykle to jezioro lawy znajduje się dużo niżej i jest dużo bardziej spokojne. Natomiast kiedy my tam stanęliśmy, no, to było coś niezwykłego. Jak taki garnek gotującej się zupy, czasami coś wybuchało, wszystko szumiało. W zasadzie ten wulkan zachowywał się jak żywy organizm. No i oczywiście te wspomnienia także pozostaną chyba w mojej pamięci.
Po takim krótkim śnie właśnie w okolicy tego krateru stanęliśmy jeszcze o świcie, żeby zobaczyć ostatnie sceny związane z tym wulkanem. No i mam wrażenie, że nad ranem, właśnie przed świtem, ta aktywność wulkaniczna jeszcze bardziej wzrosła, jeszcze większe wybuchy, jeszcze większe zamieszanie. Ja wiem, że te zdjęcia może nie są zbyt dobre, ale było tak gorąco, że praktycznie nie można było złapać ostrości, jeżeli chodzi o kadr. No i zostawiamy Ertaale i ja już później samotnie udałem się w kierunku regionu Geralta, do niedawna jeszcze niezbyt popularnego wśród turystów, a bramą do tego regionu jest wioska Megab. Stamtąd wyruszyłem na taki jednodniowy trekking. W zasadzie do pewnego momentu to było bardzo łatwe przejście. Krajobrazy troszeczkę mi się kojarzyły z górami, które można znaleźć chociażby na Dzikim Zachodzie. Aż dochodzi się do takiej pionowej niemal skały z bardzo trudnym wejściem, ale jeżeli już nam się to uda, to mamy tak cudowny widok. To jest coś, czego też nie zapomnę. W zasadzie Ertaale i Geralta to są dwa miejsca, które dla mnie są numerem jeden w Etiopii. No i żeby było ciekawiej, to miejsce jest w ogóle zamieszkane. Mieszka tam jeden mnich w tej chatce w środku kadru, jak widać, i strzeże kościoła. A kościół wygląda właśnie tak. Jest to Abuna Yemata Guch, kościół, który został wydrążony w skale, w litej skale, na wysokości 300 metrów nad pionowym klifem, a powyżej znajduje się kolejne 300 metrów pionowej skały. I jest to absolutnie fantastyczne miejsce. Freski są w zasadzie zachowane od XV wieku w niezmienionej postaci. Jest tam na tyle sucho, że one się świetnie same konserwują, a sam kościół został wydrążony ponoć w VI wieku. To jest właśnie patron tego kościoła, Abuna Yemata, na koniu w towarzystwie świętych i jakichś tajemniczych zwierząt. I atmosfera tutaj jest naprawdę cudowna. Mnich z dumą prezentuje najróżniejsze skarby, które znajdują się w tym kościele, takie jak chociażby ta księga. Według niego większość tych przedmiotów liczy ponad 1000 lat. No, jaka jest prawda, tego nie wiemy. No i tak wygląda właśnie wejście do kościoła. Na prawo od mnicha jest wykute wejście, a pod nami 300 metrów pionowej skały. Coś fantastycznego. Oczywiście z powodu trudności w dostaniu się do tego kościoła wystawiony jest głośnik, który transmituje, nazwijmy to, modły czy jakieś nabożeństwa, które mnich odprawia w tym kościele, tak aby mogli to nabożeństwo słyszeć wierni. No i to jest wioska u stóp tego klifu i wierni czasami gromadzą się właśnie pod klifem. Natomiast ja z tego kościoła poszedłem, obchodząc cały ten masyw naokoło, po to, żeby odwiedzić jeszcze dwa maleńkie kościoły. Po drodze spotkałem jakiegoś miejscowego pielgrzyma, który razem ze mną się wspinał. Obserwowaliśmy wspólnie takie dramatyczne klify i przepiękne widoki. Akurat tutaj było bardzo przejrzyste powietrze. No i dochodzimy do kolejnych maleńkich kościołków. Mariam Korkor i Daniel Korkor. Tutaj w tym pierwszym jest taki sugestywny fresk przedstawiający kuszenie Ewy w raju przez szatana pod postacią węża. Naprawdę to uwielbiam ten fresk. Jest niezwykle prosty, wręcz prymitywny, ale bardzo sugestywny. No i mieszka tam tylko jeden mnich, już bardzo leciwy, który pilnuje obydwu kościołów. Tutaj widać cele, w których kiedyś mieszkało więcej mnichów, teraz przebywa właśnie tylko ten jeden. No i z Geralty pojechałem do kolejnego miejsca, które jest niezwykle ważne dla tożsamości Etiopii, mianowicie do Aksum. Aksum to jest pierwsze na kontynencie afrykańskim królestwo, które przejęło chrześcijaństwo jako religię panującą, jako trzecie na świecie po Armenii i Gruzji. I tak naprawdę część tego starego miasta, starego Aksum, wpisana jest na listę dziedzictwa światowego UNESCO, a zwłaszcza te stele. Ta jest najwyższa, liczy 24 metry wysokości i jest najprawdopodobniej stelą symbolizującą miejsce pochówku jednego z władców, który wybudował właśnie tę stelę.
Inną to jest stela króla Ezany, który był pierwszym, który właśnie przyjął chrześcijaństwo w Aksum. Ona jest troszeczkę przekrzywiona, dlatego odciągi stabilizują jej pozycję. Natomiast to, co bardzo ważne, to jakby te reliefy, które są na steli, one są ułożone tak, jakby to był jakiś budynek wielopiętrowy, a więc rodzaj takiego prehistorycznego wręcz wieżowca. Największą stelą, jaką kiedykolwiek tam wybudowano, była stela króla Remhai, która niestety nie przetrwała. Ona została przewrócona i potrzaskała się. Miała 33 metry wysokości, ponad 500 ton wagi i była wyciosana z jednego kamienia. A ponoć w to miejsce przyciągnięto ją przy pomocy słoni. A stela została przewrócona podczas tak zwanych wojen o Arkę przez wojska królowej Jodit, królowej żydowskiej. A to, co Państwo widzą, to jest najświętsze miejsce w Etiopii. Maleńka kaplica wybudowana przy kościele Mariam Zion. I w tej kaplicy, według wierzeń Etiopczyków, jest przechowywana oryginalna Arka Przymierza. Znalazła się w Etiopii poprzez taką miłosną historię etiopskiej królowej Makeby, która była prawdopodobnie królową Saby, i ona, udając się w pielgrzymkę do Jerozolimy, spotkała króla Salomona. A że była piękną kobietą, to z tego spotkania urodził się syn, który wrócił z matką do Etiopii, a potem w wieku 20 lat wyruszył, aby odwiedzić ojca, a że działo się to w czasach najazdów babilońskich i zburzenia świątyni, król Salomon wręczył arkę swojemu synowi, aby on ją uratował. I w ten sposób właśnie przywiózł do Etiopii. Nie ma pewności, źródła naukowe tego nie potwierdzają, że arka znajduje się w tym miejscu. Tej kaplicy strzeże tylko jeden mnich, który może wchodzić do środka. Tak zwany strażnik Arki, i nikt poza nim, nawet duchowni, nawet biskupi, nie mówiąc już o wiernych, czy tym bardziej turystach, nie mogą wejść do środka. Ale żaden Etiopczyk nie ma też chyba wątpliwości, żeby Arki tam nie było. Dalej jedziemy na wschód, na zachód, w kierunku najwyższych gór Etiopii, gór Semien. To w zasadzie, to nie jest jakiś niesamowicie duży wyczyn spacerować po tych górach, bo to w zasadzie jest taki bardzo wysoki płaskowyż, bardzo stary, który został wyniesiony i stanowi granicę wielkich rowów afrykańskich, właśnie tej północnej części. No i tak jak powiedziałem, to w zasadzie przypomina taki płaskowyż. Zwykle chodzi się gdzieś tak powyżej 3000 metrów, tylko właściwie zbocza tych gór są bardzo tak dramatycznie poszarpane. To są to pozostałości po aktywności wulkanicznej. Natomiast ja udałem się tam na taki króciutki, dwudniowy trekking po to, żeby dojść do wodospadu Jinbar. On w porze deszczowej jest dużo bardziej atrakcyjny, ponieważ spływa więcej wody. Teraz to była taka cieniutka stróżka. Natomiast góry Semien są domem bardzo licznych tam dżelat, czyli tych endemicznych pawianów dżelada, które zamieszkują tylko w Etiopii. Tak wyglądają samice, ale dżelady są przede wszystkim znane dzięki swoim samcom, ponieważ te samce mają taką specyficzną cechę. Fragment ich klatki piersiowej jest niezarośnięty sierścią i układa się jakby w odwrócone serce. Dlatego są tak piękne i tak niezwykłe, a do tego bardzo łagodne. To są dwie dziewczyny z Holandii, które tam poznałem na miejscu, i nasz przewodnik. Razem poszliśmy na ten trekking. No i jak widzicie, no dzikie zwierzę dosłownie metr od nas skubie sobie łagodnie trawkę, a my sobie po prostu patrzymy i oglądamy to, co się dzieje z całym stadem i właśnie z tym samcem. No i oczywiście nad bezpieczeństwem turystów czuwa uzbrojony strażnik, a oprócz tego, że czuwa, to także wypożycza swoją broń, żeby turyści mogli robić takie głupie zdjęcia. Dalej na zachód jest kolejne bardzo ważne i bardzo atrakcyjne miasto, Gonder. Gonder przez 250 lat był stolicą etiopskich królestw. Założony został w XVI wieku przez króla Fasilidesa i znajduje się tam
no, ewenement na skalę Afryki, w zasadzie poza państwami śródziemnomorskimi na kontynencie afrykańskim, takich budowli nigdzie indziej w Afryce nie spotkamy. Jest to właśnie kompleks pałaców i zamków oraz innych zabudowań zapoczątkowany przez Fasilidesa, a potem kontynuowany przez jego następców. Te wszystkie budowle wybudowane są z takiego kamienia, który jest łatwo dostępny w tym rejonie i widać, że to jest niezwykle kunsztowna praca. Cały ten kompleks wpisany jest na listę dziedzictwa światowego UNESCO. No i tak jak wspominałem, został wybudowany w połowie XVI wieku. Natomiast to jest właśnie ten pałac Fasilidesa i widać tutaj również wpływy architektury arabskiej czy portugalskiej, a ponoć jego budowniczym i projektantem był specjalnie sprowadzony budowniczy z Indii. A to jest z kolei miejsce zwane łaźniami Fasilidesa, taki basen z kaplicą wybudowaną w środku. I według wszystkich Etiopczyków to właśnie tutaj w Gonder przy tym basenie odbywają się najpiękniejsze obchody święta Timkat, a więc święta chrztu Chrystusa w Jordanie. Tutaj wokół zgromadzi się tłum ludzi ubranych na biało, a basen wypełniany jest wodą i oczywiście woda poświęcona służy do przekazania błogosławieństwa wiernym, a co bardziej odważni wskakują do tego basenu, aby błogosławieństwo było bardziej skuteczne. A poza tym Gonder jest naprawdę bardzo sympatycznym miejscem. Jest tam wiele atrakcyjnych zabytków, nie tylko zamków, ale także różnego rodzaju kościoły. Można także poobserwować jakieś scenki uliczne, bo jak w całej Afryce bardzo wiele zwykłych takich czynności, które u nas byśmy uważali za bardziej intymne, odbywa się na zewnątrz, a tutaj również palenie kawy, z której Etiopia słynie. Spotkałem w Gonder również kobietę, która miała takie rytualne tatuaże. Nie tylko w Gonder, ale w wielu miejscach Etiopii, szczególnie północnej, takie tatuaże możemy spotkać. I te tatuaże nie służą wyłącznie ozdobie, ale też mają znaczenie magiczne, mają zabezpieczać posiadaczkę przed złymi mocami i zapewniać jej szczęście. W Gonder również miałem okazję odwiedzić jedyny raz w Etiopii meczet. Dzięki temu, że jest tam dosyć duża dzielnica muzułmańska i udało mi się wejść do środka. Muzułmanie w Etiopii to jest około 40% populacji według niektórych źródeł, a więc dosyć liczna mniejszość. Ale nie jestem pewien, czy do wszystkich meczetów można wchodzić i też te meczety nie są tak imponujące jak kościoły. No ale trzeba też przyznać uczciwie, że tożsamość Etiopczyków to jest właśnie religia chrześcijańska. Z północy samolotem, a następnie autobusem udało mi się dotrzeć na południe. Jechałem w kierunku granicy z Kenią, po drodze zatrzymując się w wiosce ludu Konso. Wioski Konso budowane są na wzgórzach i mają dosyć taki ciekawy charakter takich prymitywnych fortyfikacji. Oczywiście miały zabezpieczać wioskę przed wrogami ze zwaśnionych plemion, ale również przed dzikimi zwierzętami, bo jesteśmy na południu w rejonie wielkich rowów, a więc również i sawan. No i tych zwierząt było bardzo dużo. Zarówno kultura duchowa ludu Konso, jak i same wioski wpisane są na listę dziedzictwa UNESCO. To, co widać tutaj po prawej stronie kadru, takie pnie okorowane, złączone linami, powiązane linami, to są tak zwane drzewa generacyjne. I takie drzewo dostawia się w to miejsce co 18 lat i symbolizuje jedną generację mieszkańców. I na tej podstawie oczywiście możemy obliczyć wiek całej wioski. Konso wierzą także, że wykonywanie im fotografii może zatrzymać w obiektywie jakiś fragment ich duszy, dlatego są bardzo niechętni, ale za drobną opłatą potrafią sobie jednak ten lęk pokonać i tak jak na przykład ta dziewczyna, no, pozwolić się swobodnie fotografować. No i również ten chłopczyk za zdjęcie skasował mnie na 5 birów, czyli lokalnej waluty, co mniej więcej stanowi równowartość 1 złotego. Na południu znajdziemy również takie miejsca, które są takie widoki, których nie zobaczymy na północy. W całej Etiopii jest deficyt wody, ale w zasadzie tylko na południu mamy takie sceny, gdzie ludzie się kąpią, piorą i właściwie to życie dzieje się na zewnątrz. To też wynika jakby z innego podejścia do nagości.
Dlatego wszyscy tutaj kąpią się, czasami półnagie, a czasami nawet nagie kobiety czy mężczyźni kąpią się w miejscach publicznych. Ktoś inny pierze swoją odzież, inny nabiera wody do picia, a jeszcze przy okazji poi się tam zwierzęta. Oczywiście te miejsca się nie mieszają. Każda ta czynność odbywa się we własnym, jakimś określonym dla lokalnej społeczności miejscu i wszyscy tego zakazu bardzo mocno przestrzegają. No i w całej Etiopii taki widok młodych kobiet, czy również starszych, niosących wodę, to jest absolutny standard. Czasami tą wodę nosi się wiele kilometrów. Ja dotarłem na samo południe Etiopii, przy trójstyku granic z Kenią i Sudanem Południowym, nad rzekę Omo, która wpływa do jeziora Turkana. Turkana oczywiście w większości znajduje się na terytorium Kenii, ale jej północny kraniec tego jeziora jest w Etiopii. I Omo jest taką bardzo dużą rzeką, nad którą, czy w okolicy której, mieszka bardzo wiele bardzo ciekawych i atrakcyjnych plemion. W miejscowości Omorate, która jest stolicą ludu Dasanesh, jednego właśnie z tych plemion, miałem okazję przypatrywać się tej społeczności, ale dużo więcej ciekawych rzeczy dzieje się w wioskach po drugiej stronie rzeki. Tak wyglądają te wioski. One są otoczone jakimś ostrokrzewem, tak żeby jakieś duże zwierzęta nie mogły tamtędy przechodzić. Wioski, podobnie jak na północy wśród Afarów, zbudowane są w zasadzie z takiego, no z byle czego, tak? Jakaś trawa, trzcina, czasami blacha, jakieś skóry i tak dalej. Tutaj dwie dziewczyny, które są na zewnątrz namiotów, tych szałasów. Tam jest tak gorąco, że w zasadzie w szałasach się tylko śpi, żadne inne czynności są tam niewykonywane. A to jest bardzo ważne zdjęcie, starsza kobieta, która naprawia spódnicę wykonaną z krowiej skóry. To jest spódnica, którą przekazują matki swoim córkom w czasie obrzędu przejścia, inicjacji, czyli takiego przejścia od wieku dziewczęcego do wieku rozrodczego, czyli do bycia kobietą. A obrzęd ten polega na obrzezaniu. Oczywiście kobiety, a przede wszystkim też mężczyźni są obrzezywani w całej niemal tej Afryce subsaharyjskiej, w strefie Sahelu i także w innych częściach. Natomiast u ludu Dasanesh ten obrzęd przyjmuje znacznie taką bardziej rygorystyczną formę, ponieważ oczywiście ten łechtaczka kobiety jest traktowana jako pozostałość po męskim narządzie płciowym, więc żeby dziewczyna stała się kobietą, łechtaczka musi być po prostu usunięta. I kobieta, która nie poddaje się obrzezaniu, nie może nosić żadnej odzieży, nie może wyjść za mąż, a jej rodzina okrywa się hańbą. I w zasadzie wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, chcą, aby to obrzezanie miało miejsce, ponieważ za taką kobietę, która nie może wyjść za mąż, nie otrzyma rodzina zapłaty w postaci bydła, które jest niezwykle ważne dla wszystkich tych plemion na południu. No i dlatego również kobiety chętnie lub mniej chętnie, ale te obrzezania dokonują. No a ludzie oczywiście są bardzo sympatyczni, natomiast na południu już panuje zasada, że jeżeli robimy komukolwiek zdjęcie, to musimy uiścić opłatę, nawet jeżeli w kadrze jest kilka osób. Tutaj akurat jest to starszy mężczyzna w tej wiosce. A tu młodzi chłopcy, ten po prawej stronie ma taki śmieszny kapelutek na głowie i wtedy, kiedy tam byłem, to był absolutny krzyk mody wśród mężczyzn Dasanesh i bardzo chętnie właśnie takie nakrycia głowy nosili. A to z kolei jest jeszcze bardzo ważna osoba w plemieniu Dasanesh, to jest wojownik, a widać to po tej bardzo kunsztownej fryzurze, którą nosi i po nacięciach klatki piersiowej. Ponieważ te atrybuty może mieć tylko mężczyzna, który zabił albo duże drapieżne zwierzę, albo zabił swojego wroga z sąsiedniego plemienia, bo dosyć często niestety jeszcze takich zabójstw między plemionami dochodzi. Tak wygląda ta fryzura z bliska. Wykonuje się ją z takiej glinki i bardzo kunsztownie układa. I ta fryzurka należy już do innego plemienia, do mężczyzny z plemienia Hamar albo Hamer, bo taka nazwa też funkcjonuje. Ja miałem okazję odwiedzić trzy
Targowiska, na których obserwowałem Hamarów, to jest oczywiście miejsce, gdzie dokonuje się wymiany towarów. Tutaj na przykład ule, czy rodzaje takich barcik, w których później hoduje się pszczoły, ponieważ miód jest bardzo takim cennym i rzadkim towarem w tej części Afryki. Ale targowisko jest także takim miejscem, gdzie spotykają się ludzie, wymieniają informacje. Czasami można spotkać przyszłą żonę czy przyszłego męża. No i oczywiście wszędzie pojawiają się uzbrojeni mężczyźni. Te blizny, które widać na plecach dziewczyny, to nie świadczą o barbarzyństwie mężczyzn tamtejszych, tylko o takim bardzo ciekawym zwyczaju, który jest właśnie wśród Hamarów. Otóż dziewczęta same proszą mężczyzn o to, aby w czasie inicjacji, która się odbywa, męskiej inicjacji polegającej na tym, że mężczyźni na Golasa biegają po rzędzie ustawionych krów, po grzbietach tych krów, to wtedy dziewczyny właśnie proszą o razy, które otrzymują od mężczyzn. I te blizny świadczą o oddaniu kobiety przyszłemu mężowi i w ogóle mężczyznom, ale są też gwarantem, że jeżeli kobiecie dzieje się krzywda, to może zażądać on od członków swojego plemienia jakiejś pomocy. Także jest to rytualny rodzaj takiego, no, niezbyt fajnego, ale jednak istniejącego zwyczaju. Jak wspominałem, zdjęcie musi być z góry uzgodnione i trzeba dostać akceptację. Tutaj, stojąc sobie w pewnej odległości, postanowiłem zaryzykować i pstryknąć. No i te uniesione w górę ręce to nie jest gest pozdrowienia, tylko za chwilę w moim kierunku poleciało kilka kamieni. Oczywiście sprawę udało się załagodzić, ale oficjalnie powinienem każdej z tych osób na zdjęciu zapłacić po 5 birów, czyli po złotówce, no, żeby wszystko było, przepraszam, tak jak trzeba. Natomiast no, wszędzie jest bardzo ciekawie. Te targowiska to jest takie bardzo fajne miejsce do obserwowania żywej kultury. Też kowale mają niezwykłą rangę w tych społeczeństwach plemiennych. Otóż dlatego, że oni potrafią okiełznać ogień, a także metal, co jest bardzo dużą rzadkością i do ich zadań należy nie tylko wykonywanie narzędzi z metalu, ale również czasami funkcje szamańskie, czy nawet spełniają rolę jakiegoś lekarza. Hamarowie są bardzo piękni i to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Oni są pięknie, kolorowo ubrani, zadbani, czyści, tacy wręcz można by powiedzieć nieskalani. Ale tak naprawdę za tym ich pięknem kryje się bardzo taki drastyczny zwyczaj. I nie jest to w zasadzie odosobniony zwyczaj w Afryce, ponieważ w ich społeczności osoba, która rodzi się z jakimś upośledzeniem, czy to fizycznym, czy umysłowym, bardzo często jest postrzegana jako mingi. A mingi oznacza rodzaj tabu i jeśli ktoś jest mingi, to może na całą społeczność sprowadzić nieszczęście. Dlatego te osoby, najczęściej dzieci, ale także dorosłych, którzy stają się mingi, ta społeczność wynosi do buszu bez jedzenia, bez picia, po to, aby tam umarły z głodu i pragnienia albo zostały po prostu rozszarpane przez dzikie zwierzęta. A to jest jeszcze jedna scena, którą byłem zafascynowany. Młody facet i młoda kobieta z plemienia Hamar stoją sobie, trzymając się za rękę, patrząc w oczka, uśmiechając i rozmawiają. Niby nic wielkiego, ale oni tak stali, właściwie bez ruchu, przez jakieś dobre 5 minut, stali i rozmawiali. Nie wiem, czy to zakochana para, ale na pewno ta kobieta jest już zamężna, o czym świadczą te dwa naszyjniki na jej szyi. To lepiej widać tutaj, ponieważ ta kobieta ma aż 3 naszyjniki i ten najwyższy, zwany Bignere, jest naszyjnikiem, który świadczy o tym, że jest ona pierwszą żoną w związku. Ponieważ w większości tych plemion jest wielożeństwo, dlatego ta forma naszyjnika to wskazuje. Inną formą może być właśnie taka wykonana wyłącznie ze skóry, a ta pani w ogóle, ja ją spotkałem w trzech różnych miejscach, oddalonych od siebie po około 30 kilka kilometrów i ona całą trasę pokonywała pieszo, chodząc ze swoimi towarami od targowiska do targowiska. No i oczywiście dzieciaki, które są przesłodkie w całej Etiopii.
Udało mi się również spotkać dosyć rzadki okaz małpki, to jest Geraza abisyńska. Małpa, która jest właśnie, tak jak wspomniałem, dosyć rzadka, siedziała sobie na gałęziach eukaliptusa i obserwowała to, co się dzieje. A następnego dnia pożegnałem chamarów i ruszyłem w kierunku Parku Narodowego Mago, domu najstraszliwszych wojowników w tym regionie Afryki, zwanych Mursi. Mursi to są pasterze, oni bardzo są przywiązani do swoich stad i, tak jak wspomniałem, są straszliwymi wojownikami, zwłaszcza że posiadają bardzo dużo broni palnej, którą szczególnie w czasach komunistycznych rząd rozdawał tym plemionom przygranicznym po to, żeby strzegły nie tylko swoich stad, ale przede wszystkim granic przed przekraczaniem ich przez sąsiednie plemiona z Kenii i Sudanu. Dlatego tej broni jest tam bardzo dużo. A kiedy dojeżdża się do wioski Mursi, ja przyjechałem tam sam, ale tutaj na zdjęciu jest grupa jakaś, która przyjechała wspólnie. Opiekę nad nami przejmuje ktoś z wioski, jest to jakiś mężczyzna, który przekazuje zasady, a więc przede wszystkim to, że musimy zapłacić rodzaj takiego haraczu za wejście do wioski, a potem oświadcza, że za każde naciśnięcie migawki aparatu płacimy 5 birów, czyli właśnie mniej więcej złotówkę. Porządku w wiosce oczywiście pilnują uzbrojeni mężczyźni, no i chyba lepiej nie zaczynać z nimi żadnych sporów, no bo może się to dla turysty źle skończyć. Natomiast największą atrakcją Mursi są kobiety, ponieważ to jest chyba ostatnie plemię w Afryce, które upiększa swoje ciała, a w zasadzie swoje twarze rozcinaniem dolnej wargi i wkładanie w te wargi takich glinianych albo drewnianych krążków. Jedna z teorii mówi, że ten zwyczaj powstał w czasach, kiedy na te tereny zapuszczali się łowcy niewolników arabscy, łowcy niewolników i porywali piękne dziewczęta, a także mężczyzn, aby je gdzieś sprzedać. No, patrząc na tę dziewczynę, można w to uwierzyć, natomiast ta teoria została obalona przez antropologów i jest to najprawdopodobniej zwyczaj bardzo specyficznego postrzegania piękna. Taką wargę kobiety rozcinają najczęściej w wieku mniej więcej 15-17 lat, a więc zaraz po inicjacji, no i tak naprawdę już są gotowe do zamążpójścia. I dziewczyna, która ma taką dosyć dużą, tą rozciągniętą wargę, potrafi włożyć w nią taki wielki krążek, oczywiście jest bardziej cenna od tej, która ma tę wargę mniejszą. Natomiast kobiety z ludu Mursi bardzo szybko zauważyły, że turyści, którzy tam przyjeżdżają, chętniej płacą właśnie za takie dosyć specyficzne ubiory, jakieś ozdoby głowy, nie tylko za te właśnie krążki, więc puszczają wodze fantazji i zakładają sobie na głowę najróżniejsze przedmioty. No to już jest chyba skrajny przykład, gdzie pani trzyma nie tylko jakieś rogi ozdobione owocami, ale także ma na głowie dobre 2,5 kg metalu. Mężczyźni też oczywiście puszczają wodze fantazji, to jest wojownik Mursi, który no chyba bardziej przypomina Indianina, ale pamiętajmy, że to co jest właśnie takie bardzo fantazyjne, to nie jest prawdziwe, jest to tak naprawdę jakaś fanaberia dla turystów. No i to już jest przedostatnie zdjęcie, to jest moja ulubienica właśnie z tym ciężkim nakryciem głowy. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. No i w zasadzie to już byłby koniec, a ponieważ jeszcze, no, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jak zakończyć ten pokaz, to zdecydowałem się na jeszcze jedną rzecz. To jest zdjęcie, które jest wykonane w mojej rodzinnej miejscowości. Ja pochodzę z Mazowsza, z Konstancina. I to zdjęcie przedstawia fotografię, która wisi na ścianie szpitala ortopedycznego, który w 1964 roku odwiedził cesarz Haile Selassie podczas swojej wizyty, a był to w tamtym czasie chyba najnowocześniejszy szpital ortopedyczny. Także mogę powiedzieć śmiało, że no, w mojej miejscowości był cesarz Etiopii, tego kraju, o którym Państwu opowiedziałem. I dodam tylko, że nie był to jedyny cesarz, bo jeszcze był w nim w moim rodzinnym Konstancinie, również cesarz Akihito, cesarz Japonii. I to tyle. Mam nadzieję, że ten pokaz Państwu się spodobał, że zachęciłem Was do zainteresowania się Etiopią. Jeśli ktoś chciałby tam pojechać, potrzebowałby jakichś porad, ja bardzo chętnie służę, znajdźcie mnie na Facebooku i
odpowiem na każde pytanie, jeżeli tylko będę umiał. Dziękuję bardzo.